No tak, w moim odczuciu bardzo fajne spotkanie, wyrównany mecz. Były momenty, że Wisła przeważała, były momenty, że my gdzieś tam trochę więcej kreowaliśmy. Na pewno szkoda tej straconej bramki w końcówce. I szacunek dla chłopaków, bo na pewno zostawili kawał zdrowia na boisku i na pewno do końca zagraliśmy. Także jeszcze raz mówię, szkoda bramki, ale wydaje mi się, że i dla kibiców fajne widowisko, mecz był wyrównany. Gratulacje dla swojego zespołu. Chcieliśmy to spotkanie dzisiaj wygrać. Od początku było widać, że no, zespół pracuje bardzo mocno. Po ostatniej tutaj porażce, gdzie wcale też nie musieliśmy akurat przegrać ze Stalową Wolą, ale chcieliśmy się tutaj nie tylko, żeby zrewanżować, ale pokazać właśnie swojej publiczności, że gramy ofensywnie, że chcemy stwarzać sytuację, strzelać bramki. Może mówię, ciężko szło, ale zasłużone zwycięstwo. Myślę, że tutaj po tych mieliśmy więcej składnych akcji i dlatego cieszę się, że wracamy do tego, że w Puławach wygrywamy. Także jeszcze raz gratuluję swoim zespołowi, zostawił dużo zdrowia. Wiemy też, mówię, w jakim momencie gdzieś jesteśmy. Niektórzy zawodnicy już widzę na treningach, że no niestety nie wyglądają tak świeżo jak jeszcze do meczu z Sieniawą, ale też wiemy, że gdzieś w głowach mamy, że już coś zrobili, dlatego mówię, no nieraz jest ciężko, są momenty bardzo ciężkie, ale mówię, wygrywamy i to jest chyba najważniejsze, także dziękuję. Jakieś pytania, coś, nie? Trenerze, co się stało z Emilem Drozdowiczem, czy już coś wiadomo, co z jego zdrowiem? To znaczy, no, pierwsza jakaś diagnoza jest mocne stłuczenie biodra i ja myślę, że każda doba będzie ważna. Emil jest młodym zawodnikiem, także spokojnie się wyliże, także zobaczymy. Szansa, że zobaczymy go w środę. Zawsze jest szansa, natomiast mówię, zdaję sobie z tego sprawę, że mówię, no, są mecze ważne i są też mecze ważniejsze, ale dla nas jest to ważny mecz, bardzo ważny, jeśli chodzi o ten puchar środowy, ale nie kosztem zdrowia, także zastanowimy się i na pewno podejmiemy najlepszą decyzję, jaką będziemy mogli. Osiedle Słoneczne Piaski 2 grupy Magdom. W najbardziej zielonej części Puław zaprojektowano dwa nowoczesne budynki, w których znajdzie się 35 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań o metrażach od 36 do 65 metrów kwadratowych. Pierwsi lokatorzy zamieszkają jeszcze w tym roku. Już niebawem rozpoczynamy realizację drugiego budynku, którego ukończenie zaplanowano na 2021 rok. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Dęblińskiej 18, telefon 81 888 55 15, www.magdom.pl.